i cała droga w pizdu. Siemano, witam was, Pajdak z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft. Ostatnio skończyliśmy tutaj, ale no, skończyliśmy tutaj właśnie, mieliście mi napisać, na którą platformę mam skoczyć, żeście na mnie się troszkę wykupkali i nic żeście nie napisali, także ja spróbuję sobie jeszcze raz przeskoczyć tutaj z powodzeniem. Także sorry, ale szkoda, że nie napisaliście, bo tak to by było bardziej fajniej. Pewnie żeście nie oglądali odcinka do końca, Negusy małe, ale cóż. Także dobrze, jesteśmy tutaj, że w tym miejscu. Tu jest klapa. Klapa jest. Klapa na pewno się do czegoś przyda, jak nie, to będzie niezła klapa. Dobrze, sprawdźmy, co my tu mamy. Tutaj nam się kończy trochę życie. No ale dobra, apteczek jeszcze mamy, jeszcze nie mamy sytuacji bardzo krytycznej. A tu mamy kolegę, który do nas strzela, a my strzelamy do niego, także wszystko jest dobrze zachowane w przyrodzie, nic nie gije, każdy do każdego strzela. Jakby on mógł umrzeć, to ja bym był bardzo wdzięczny, ale on jakoś tam się nie zapowiada, żeby chciał umrzeć. Wyjdzie czy nie? Wyjdzie czy już umarł? Gdzie on jest? Zostawił klucz, ale sam w sobie zniknął. Typ się rozpłynął. No cóż, tak jest, taka jest rola magika, że typy się rozpływają. Dobra, tutaj za dużo nie zdziałamy. Jak już mamy klucz, pokażcie mi ten klucz, ja chcę sobie zobaczyć. Flurumki. No to ładny klucz, bo do fluruma, wiecie co to jest flurum? No właśnie, ja też nie. Wiem, że to jest jakiś pokój, ale co te flu, to zabij mnie, nie wiem. Zabij mnie, nie wiem. Potrzebny translator od zaraz. Dobrze, i co teraz możemy zrobić dalej? Dalej to ja spróbuję sobie zrobić tak, że sobie skoczę tak, jeszcze raz tak. O, i sobie po prostu przejdę gdzieś i sprawdzę, co mogę jeszcze tutaj zrobić. Tak. O, tędy. Coś tu jest. No jest jakiś pszczycior. Pszczyknę se. Opadła klapa. No dobrze, no to pewnie tak miało być. Pewnie tak miało być. Opadłszy piętro niżej, sprawdziwszy i zauważywszy harpuny, schylił ja się po nie. Ja se wezmę tego harpuna i spadniemy jeszcze bardziej na dół. Spadniemy jeszcze bardziej na dół. Dobra, Lara, wstań jak człowiek. Spadniemy jeszcze bardziej na dół, bo tutaj spadnięcie na dół już nam nie grozi zbytnio uszkodzeniem ciała, jakimś strasznym, mechanicznym. Tylko takim na luzie, no nie? Tutaj mamy apteczku, nie? Jakby ktoś nie wiedział, że tu jest apteczka. Tu mamy też flary Lary. Chociaż flary Lary, tam mamy ich od groma, to nie jest zbytnio aż tak potrzebne, ale jak dają, to się bierze, nie? A tu mamy saving krystala, który powoli nam wyrównuje liczbę kryształów, które żeśmy nadwyrężyli w poprzednim odcinku. Także wciśnijmy guzik. O, i się otworzyła klapa, która się miała otworzyć, bo ta klapa pozwoli nam się dostać z powrotem na górę, jak wyjdziemy z tegoże miejsca. Także zróbmy to, po prostu zróbmy to najnormalniej w świecie. Aby było dobrze, aby było po prostu, by żyło się lepiej. By żyło się lepiej, to dostaniemy się na górę. Tak, będzie nam się żyło lepiej, gdy już będziemy na górze. Także sobie wejdziemy tutaj. No i tak to jest. I dobra, teraz nam się otworzyło gdzieś tam coś tam, nie? To musimy zaraz wybadać, gdzie to coś tam, gdzieś tam coś tam się zrobiło, bo jesteśmy teraz gdzie? Znowu na samej górze, tak? A musimy się dostać tam, bo to tam się otworzyło. Ja wam zaraz pokażę, dlaczego ty, Pajdi, tak myśli, że to tam się otworzyło. Pajdi tak myśli dlatego, bo Pajdi to wie. Oni to wiedzą, kocie. Oglądaliście 13 posterunek, to wiecie, o co chodzi. O, widzicie? I tam się musimy dostać, bo tam jest przejście dalej elementowe, elementarne, bardzo wskazane. Tylko ja, jako Pajdak, nie wiem, czy my damy radę przeskoczyć stąd tu. Czy my nie powinniśmy znowu wrócić na górę dołem i wskakiwać na górę dołem. Ale dobra, bo nie ma co marnować save'u, nie? Lara szpara da radę, bo fajna z niej kopara, Lara. Także nie ma co płakać, bo tutaj dochodzimy do brzeszka, wskakujemy i wszystko pyka. Wszystko cacy. I gdzie my wychodzimy? No wychodzimy tu. Wychodzimy znowu tu, gdzie był ten zły człowiek. A ja bym chciał się dostać jeszcze gdzieś dalej. No właśnie nie tutaj. Nie tutaj chciałbym się dostać. Ja bym chciał się dostać, wiecie gdzie?
Tak naprawdę ja wam powiem, że ja chciałbym się dostać tu. Tutaj chciałbym się dostać bardzo mocno. A dlaczego, się mnie zapytacie? A dlaczego? Dlaczego Pajdi chciałby się dostać tu? To ja wam zaraz powiem, dlaczego chciałbym się dostać tu. O, słyszę, leci kluczor, sęp, ptasior, wel, nie wiem jak go można nazwać jeszcze inaczej, ale on jest bardzo nieprzyjemny. Dobrze, już go nie było. Nie było tematu. Nie przejmujcie się nieprzyjemnym tym. Teraz możemy sobie zgarnąć sekret. Właśnie, to jest taka lipa, bo myślicie, że tu nie ma sekreta. Tak naprawdę tu jest sekret. W ogóle wchodzisz w pierwszą kanciapkę. Wchodzisz, nie? Ja wchodzę, ty wchodzisz, on wchodzi. Bierzesz się shotguna ammo i gówno. Nic wam nie pokazuje się. Wychodzicie, dalej się nic nie pokazuje. Musicie się dalej trzymać i dalej się przesuwać w prawo. To jest w ogóle, no naprawdę, dla hardkorów sekret, bo kto by się strzaił, że wiecie, jak jest ściana, to ona se przejdzie. Jak ona se przejdzie? Jak to jest ściana, nie? No dobra, i mamy drugi sekret zaliczony. Także teraz musimy wrócić. Ale pomyślałby kto? No nikt by nie pomyślał. Zawsze, kurde, jak ściana jest, dziura w ścianie, wiecie o co chodzi. No, wiecie, wy wiecie, oni wiedzą, wszyscy wiedzą. To tak się wiedziało, że jest sekret. A tutaj tak z dupy jest ten sekret pokazany. Także, no niestety, wszystko ma swoje priorytety. Ja na to wpływu nie mam, nie? Taki zrobili, to taki niech będzie. Dobra, zejdę sobie na chwilę, bo Lara może się zmęczyć cały czas takim trzymaniem się. I tutaj w któreś się wychodzić trzeba, żeby się dostać na górę. Tego, ja nie wiem, czy to w te, czy to w następne. Zaraz przyczaimy. Co tu jest? Dzień dobry. My przyszliśmy tu sprawdzić, czy jest przejście. Dzień dobry, Pajdi, tak jest tu przejście. No dobra, słuchaj, to ja se przejdę. No dobra, Pajdi, to se przejdź. No także już jak się dogadałem z twórcami gry, to mogę iść dalej tą larką. Ja tutaj na Doggy Style'u trochę szaleję i zobaczymy, co tu będzie. O, widzę wyjście, widzę wylot. Widzę wylot. Patrzę, widzę, zapamiętuję. Dobrze, i teraz wyjdźmy na powierzchnię. Wyjdźmy na powierzchnię. Och, och, ty w dupę. To wyjście na powierzchnię wcale nic dobrego nie wróży. Wiecie co zrobimy tutaj? Oho, kurde, tych safe krystali jest coraz mniej. Oni naprawdę zżydzą mi tych safe krystali, nie wiedzą, że to Pajdi gra. Dlaczego tego nie wiedzą? Bo powinno się w Tomb Raiderze 3 na początku wpisywać imię i znaczy ksywę typa. Nie? Otworzył nam się gdzieś guzik. Ja kojarzę, gdzie to jest, wy też kojarzycie, gdzie to jest, a jak nie kojarzycie, to ja wam zaraz powiem. Tylko poczekajcie, to sobie popalę Jana, popatrzę, co tu mogę jeszcze z fajnego spłodzić. Jak z tego co widzę, jak na razie, nie mogę nic zbytnio zrobić. Ja wiem, gdzie mam się dostać, wy wiecie, gdzie mam się dostać, a jak nie wiecie, to jest nieistotne, bo ja mimo wszystko wiem, gdzie mam się dostać. Ale jestem ciekaw, bo ja nie pamiętam, nie? Jestem ciekaw, czy ja mogę doskoczyć. Nie mogę, na pewno. Tak, to ja bym sobie doskoczył tam, w sumie gówno by to dało, ale bym był fajny, nie? Dobra, to nie było tematu, wracamy. Wracamy sobie. Bo zaczynam za bardzo kombinować, a za mało robić konkretnych rzeczy. Taka eksploracja delikatna mi się włączyła. Pajdi Internet Explorer się zrobił przez moment. Także wracamy. Wracamy. Nie wiem, jak my wrócimy tam, gdzie ja chcę wrócić. Ale no cóż, no trzeba spróbować, no nie? A nuż się uda wrócić tak, jak ja chcę. No idź, Lara, idź. Nie pajacuj tutaj. Ja zapominam, że nie trzeba trzymać przecież cały czas guzika od kucania, jak ona już się połamie i wejdzie w stan kucka. No, a cały czas trzymam i potem, kurde, zawsze się dziwię, kurde, jak tu można trzy guziki naraz trzymać i grać, wiecie o co chodzi. No w sumie, no, można, ale to jest nieprzyjemne, ja to lubię maksimum dwa guziki trzymać podczas, no chyba, że to jest Tony Hawk, no to tam mogę sobie pozwolić. No Lara, wycofuj. No nie wycofasz. No jaka jest parowa? Ona nie wycofa, ona nie, Pajdi, bo ja się jej nie wycofuję, o, do przodu se pójdę, ale wycofać to nie ma bata. O, no jaka? No dobra, to teraz wycofaj chociaż. Wycofasz? No dziękuję. Dobra, wycofałszy. Kurde, bo tak, bo my się musimy dostać z powrotem chyba. Chyba, ja dalej wszystko robię na czujkę. Dalej wszystko robię na czuja. Chyba musimy wrócić na... Ale jak byłaby wrócić na górę, jak to jest awykonalne? A jakbyśmy wrócili na dół? Co się stanie, jak polecimy tu? Nie, to jest niebezpieczne. Pajdi, nie rób tego. Ale jakbyśmy chcieli polecieć tu? Ja nie wiem. Ej, nie wiem. Nie, znaczy tak, dałoby się. Ale tam widzę sobie w krystala, ale to dalej nie jest to, co sobie chcemy osiągnąć chyba.
A jakbyśmy spróbowali zrobić sobie tutaj, tak, doskoczysz? Panno Croft, no nie doskoczysz. No nie doskoczysz, no nie doskoczysz, no jak na złość. Nie no, bo my się musimy dostać na górę gdzieś tam. Bo tutaj, tędy, to my nic, my możemy tutaj co najwyżej spaść. To może ja niepotrzebnie w ogóle schodziłem, ale dobra, ale sprawdźmy co się staje jak pójdziemy tutaj, nie? Dzień dobry, ja tutaj przyszedłem. O! Wow, mamy koleżkę z pukawką, o którego, którym nikt nic nie mówił. No i tego się nie spodziewałem po nim, że przyjdzie tu, no nie? Także ja go tutaj sobie zabiję metodą krążącą. Trochę HP mi zabrał, bo mnie zaskoczył naprawdę, ja się go nie spodziewałem. Pozwolę sobie wziąć dużą apteczkę. Chociaż wiem, że to jest marnotrawstwo dóbr materialnych, ale przykro mi, no po prostu koleżka mnie zaskoczył najmocniej na świecie. Tak, sprawdźmy, czy tutaj nie zostawił żadnych gadżetów. No trochę emocji wprowadził, nie powiem. Jak tak sobie grałem, bo mówię, a pograł sobie, a ty teraz tak emocjonująco się zrobiło nagle, bo wyskoczył jakiś ziombel, nie? I ziombel mówi, ty, Pajdi, jest niebezpiecznie. Ja włączę muzykę, to ja mówię, no dobra, słuchaj, ale nie mów mi tego, kiedy ta muza będzie, aby był element zaskoczenia, nie? No i powiem wam, że udało mu się wprowadzić mocny element zaskoczenia, ale ja tu widzę mocno też element z kryształu sejwującego, jakiś gadżet jeszcze tam leżał. Także jest mocno fajnie i przyjemnie, tylko dobra, dalej jesteśmy w dupie, bo ja dalej nie wiem co ja mam zrobić. Fajnie było tu spaść, tu widzę, że jest jakaś możliwość gdzieś wspiącia, to ja wykorzystam możliwość wspiącia się. Wiem, że się mówi wspięcia, ale wspiącia mi bardziej pasowało w kontekst zdania. Wykorzystam metodę wspiącia się, żeby przetestować co jest tam. Co tu jest? Dzień dobry, co tu jest? Tu jest możliwość wspinaczki. Także spróbujemy się wspiąć w tą wspinaczką. Spróbujemy się wspiąć tą wspinaczką. Dobrze, dzień dobry, ja tu przyszedłem się wspiąć. No dobra, Pajdi to się wespi. No i co? I mamy możliwość wylądowania na kratce tutaj. No to spróbujmy, co tam, tak, gdzie my w ogóle jesteśmy, bo tak idę sobie trochę na czujka. Trochę nie, ale ogólnie tak. No dobra, to możliwość wspiącia nam za dużo nie da, wylądowaliśmy tu. I co? No i w sumie... Żeby nie było też tak źle, to znalazłem możliwość przejścia dalej, patrzcie. Patrzcie, bo bas, jaki ten Pajdi się zrobił zdolny nagle. Znalazłem możliwość przejścia dalej. Także pozwolę sobie wspiąć się tu. Nie wiem, gdzie ja idę, nie wiem, co ja robię. Ja wiem, że jak na razie wcisnęliśmy guzika, znaczy ja wcisnąłem, który nam otworzył... wcisnęliśmy guzika, który nam otworzył dostęp do kolejnego guzika. No, trzeba nazwać rzeczy po imieniu po prostu. Guzik do guzika. Lara, nie możesz nóżek sobie tam położyć? No dobra, to nie kładź, ja cię nie będę do niczego zmuszał, w końcu jesteśmy ziomkami, nie? Także jak nie chcesz kłaść nóżek tutaj, to nie kłaść nóżek, ja po prostu cierpliwie poczekam, aż ty się wespiesz powoli, bo nie chcesz położyć nóżek, żeby się wspinać szybciej. Lary niestety nie przeskoczycie, no Lara jest jaka jest i tak jest. No i fajnie będę się śmiał, jak będę tak skakiwał do góry. A nie, jednak jest wyjście. Myślałem, że będę tak do góry. A ostatecznie wyjdzie tak, że to gówno wyjdzie i o. No o! Jesteśmy gdzieś bardzo wysoko. Gdzieś bardzo wysoko. A co, jesteśmy na początku etapu, tak? Swoją drogą. I co, pewnie cały czas zdążymy, żeby otworzyć tamte drzwi. No dobra, jak jesteśmy na początku etapu. Siemano, witam was, Spider Zam Games TV, teraz przybyliśmy do Londynu. Nie no, to musimy po prostu zrobić tak, jak żeśmy zrobili, czyli po prostu przejść etap jeszcze raz od początku, znaczy z tym, co już mamy, nie? Bo ja cały czas się domyślam, gdzie my mamy iść, ale moja technika, metodologia może być błędna, to wtedy będzie trochę niefajnie. Ale załóżmy, że jest dobra i że się uda. Jakiś kaszelek mnie męczy troszkę. Wiecie, zimno było, chyba się podziębiłem. Ale no nieistotne. Dobra. Wylądowszy? Dziękuję. A zjedziemy sobie po tym? Nie zjedziemy sobie po tym, bo ja się boję, że ja pójdę, a nie dojdę. Także wolę nie ryzykować zawodowo życiem. Chociaż w sumie wolę nie ryzykować zawodowo życiem. Wolę mimo wszystko jeszcze raz spróbować przeskoczyć tam. Chociaż może się to zakończyć niepowodzeniem, ale dlaczego miałoby się nie udać, jak może się...
udać. Znowu ten sam pierdolony bug. Super. I cała droga w pizdu. Zdrażniło mnie to. Pamiętajcie, nigdy nie można wylądować tam, gdzie jest lina, bo to się zakończy niepowodzeniem. A wiecie, gdzie my byliśmy ostatnio? No właśnie, byliśmy tam. Taki hektar. No, tak czułem, że to było tutaj. Słabo się stało, nie tak było pisane nam, żebyśmy przyszli taki kawał jeszcze raz. Ale cóż, no niestety, złośliwość rzeczy martwych nas zaskoczyła. I tutaj ten guzik się otworzył, a najgorsze wiecie co jest? Że najgorsze jak ja źle myślę, że to nie jest tam, gdzie ja myślę, że to jest, że to powinno być. I po prostu będziemy szli taki hektar i tak naprawdę nie zdziałamy nic. Dlatego sprawdźmy jeszcze raz tutaj stan tego. Bo może jest tu gdzieś naprawdę możliwość ominięcia tego i zrobienia to szybciej, czy coś? Nie ma na pewno, bo Lara tam nie doskoczy. A na dół spaść to jest od razu suicide gotowy. Także no niestety, niestety. Musimy nadrobić ten hektar trasy jeszcze raz. Jeszcze raz i wylądować na początku mapy raz i jeszcze. Życie nas nie rozpieszcza. Życie nas nie rozpieszcza. Chłopaki, którzy produkowali tą grę, Core Design, naprawdę nie polubił nas i zamontował nam kryształy sejwujące, które są trudnością, trudną do obskoczenia, ale niestety, no, należycie rozwiązali to. Należy, bo pecetowcy mają łatwiej. Nie? I tyle w temacie, no nie oszukujmy się. Pecetowcy po prostu dostali ułatwienie życia, a pani się musi męczyć, a że go ambicja wzięła, przejdziemy sobie taki jedno przejście o tą brojdę. No to teraz masz się męcz, chłopaku. Także bierzemy od razu, sobie załadujemy nabójki do shotgunka. Bo wiecie jak jest, tutaj jest ten kurde zgrywus, który jest dosyć niemiły dla nas. I on wyskoczy tutaj, no i teraz ostrzeżenie dostajemy. Celownik laserowy ma, lasery, szmery, bajery, ale niestety, no, 3 szoty, maksymalnie 4, do 5 max i osobnik ginie. Krewka z niego się posypała. No tak, bo to wyglądało jak sypka krew. Wiecie, to nie była ciekła krew, to była sypka krew. Sypka krew od typa. Dobrze, sprawdźmy, czy on tu. No, znaczy, no wiem, że patrzyliśmy tu niedawno. Powinienem pamiętać. Pamiętam, że tu jest kryształ sejwujący i że tu jest taki bajer jak. A to flary Lary są. Także no, już wszystko jest wyjaśnione. Kurde, tak kamera się ułożyła, że nic nie widzę. Pozwolisz, że wyskoczysz? Dziękuję, że wyskoczysz. Kamera się ułożyła nader intrygująco, że nic nie mogłem zauważyć, przeszkód żadnych na drodze, ale nie było przeszkód na drodze, bo znam tą lokację, gdyż zginąłem przez bardzo głupiego baga. Najgłupszego baga na świecie. Wspinam się z powrotem, musimy z powrotem się wspiąć. Teraz mam nadzieję, że Lara jednak no znowu gubię wyrazy. W sensie, że Lara znowu się weźmie teraz tym razem, a Zalisz jakoby chwytnie zarówno rękami, jak i nogami, żeby było szybciej. O, a widzicie, a tutaj się chwyta bez problemu. A tam czemu nie chciała, no to zabicie mnie, ja nie wiem. No nie wiem, no skąd mam wiedzieć, co ja, kolega jakiś. Ja tylko z nią tam na przygody wychodzę, nie? Lara mi nie mówi, dlaczego ona się czasu trzyma, czasem nie. Także to jest sprawa niezbadana. Niezbadana dla mnie. Dla mnie w ogóle nie jest zbadana. No nie. Nie jest zupełnie. Dobrze, to wspnijmy się wyżej. I co? I tutaj jeszcze będzie jedno wspiątko, tak? Czy tu już coś można może zakachmęcić? Może coś można? Nie, no trzeba wyżej. Trzeba wyżej. Bez tego nie przejdziemy. Trzeba wyżej i teraz spróbujmy, czy się będzie śmiać. A tutaj już normalnie nóżki widzicie. Także Lara to taki mały trolik jest. Troll pospolity. Ona tutaj, wespnę się, nie wespnę się. I bądź mądry, pisz wierszy, co akurat teraz Lara ma zamiar zrobić. Także znowu wróciliśmy na początek levela. Dzień dobry, witam was Spider z Long Games TV na początku levela. No i poczekajcie, a tym mostem nie dałoby się, no nie dałoby się niestety. Także musimy wykonać znowu to i liczyć na ten pierdzielony łuk szczęścia, że jednak tym razem
tym razem, że tym razem nie zawiedzie nas. Nie zawiedzie nas. Nie zawiedzie nas panna Croft. Nie zawiedzie nas panna Croft tą liną, bo ja bym zjechał na tej linie, ale ja mam złe przeczucie, że mi się nie uda na tej linie. Dlatego wolę się męczyć skokami, nawet jakbyśmy mieli powtarzać to 15 razy. Ja inaczej to nie potrafię, nie? Od taki typowy Pajdi, nie? Dobra, dobra, Larga, słuchaj. No nie wiem jaki tu kąt ustawić myślenia. Myślę, że taki kąt będzie dobrym. Wyskocz, złap się. Jest super, więc o co ci chodzi? Ja myślę, że my powinniśmy teraz, no ale nic nie chcę obiecywać, bo mogę być w błędzie. Oczywiście, że powinniśmy wziąć, złapać się tu. No nie, no nie, no nie, 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 miałaś tak skoczyć, miałaś skoczyć jak człowiek. Miałaś skoczyć jak człowiek, Lara, ja ci kazałem skoczyć do przodu. Lara Croft. Lara Croft, ty parówko głupia. Miałaś skoczyć do przodu. Nie drażnimy się, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, nie ma co narzekać. Jak kurwa nie ma co narzekać, jak musimy znowu po... No. Lara, ty już tutaj nie biegaj za dużo. Nic nie jest w porządku, wszystko jest do dupy, bo musimy całą sekwencję powtórzyć od nowa. A to jest tak przyczajony ten pszczyczek, że kurde gówno wiadomo, gdzie on się pokazuje. Ja też wszystko robię na czuja. Londyn's Rondyn, kurde. Dobra, idźmy. Ojej, ta gra mnie wykończy, ta gra mnie wykończy. Wiecie, Tomb Raider to jest gra. Ja nie wiem, dlaczego ja ją lubię, skoro ja przez nią tyle nerwów już natraciłem w życiu swoim. Ale dalej ją kupuję, dalej ją zbieram, dalej w nią gram. A tak naprawdę powinienem jej nienawidzić z całego serca za te wszystkie długie, nieprzespane noce, za tyle tysięcy set wkurzeń. I w ogóle nie wiem dlaczego tak, to wszystko wina tej, oho, o tej, o tej, no, panny Croft tak zwanej, nie? To wszystko jest jej wina. Kurde, jak ja mam gorąco w chałupie, wiecie jak mi jest ciepło? Muszę przykręcić znowu kaloryfer, strasznie, strasznie grzeją. Strasznie grzeją w okresie zimowym, tak nie powinno być. Znaczy, no dobrze, dobrze, ale wolałbym, żeby było trochę bardziej chłodniej. No dobra, masz tu szota, szota. Dobra, nie strzelaj, byku. Byku. Dziękuję za twoją szybką śmierć. I jeszcze raz spróbuję powtórzyć całą sekwencję, jak mnie to drażni. Jak mnie drażni ten brak tych kryształów. Nie no, bo nie będę wykorzystywał save'a co chwilę, skoro jeszcze nie wiem, czy ja w ogóle idę w dobrą mańkę. Wiecie, jak ja tam nie znajdę tego guzika, gdzie myślę, że jest ten guzik, no to niestety tak nie może być. Weź no te naboje. A myślałem, że skoczę tak ładnie boczkiem, ale niestety Larka powiedziała, nie wskoczę tak pani, wiesz, złość się dalej na mnie, to nie będę się bardziej słuchać. I Lara mnie teraz szantażuje. I co ja mogę poradzić? Nic nie poradzę. Spinam się na górę, nie, bez kitu ciepło. A dobra, to było tutaj, bo wiecie, już się zapomina po prostu w kółko, cały czas ten sam moment magluje, już trzynastą godzinę. 13 godzinę magluje ten sam moment, a może to się da jakoś stamtąd, gdziekolwiek, żeby tylko się nie wspinać po całości znowu. Wiecie o co chodzi, bo tak kurde cały czas idę na górę i na górę i na górę i jeszcze wyżej i wyżej i wyżej i wyżej i wyżej i wyżej i wyżej, a może to się da jakoś stąd. Skąd wiecie, że nie? Dlaczego od razu, że nie? No bo się nie da, no macie rację. Niestety, no niestety tutaj jest zasłonięte to i nie przejdziemy, chociaż kurde, jakby tutaj coś tutaj może... No nie, tutaj najwyżej to ja mogę sobie skoczyć na dół i się zabić. To też zawsze jakieś rozwiązanie, ale nie, nie do tego dążymy. Czyli mimo wszystko muszę się męczyć i muszę się wspinać jeszcze raz na górę. No nic, wtedy było blisko, po prostu mi się wcisnęło zamiast samego X-a, to znaczy kwadrat X i tyle. To mi się wcisnęło, wiecie, kwadrat X i strzałka w bok. No to było takie przeoczenie po prostu. Błąd techniczny to był. Nie to, że ja bym tak chciał zrobić, to był po prostu błąd techniczny. I tak wyszło jak wyszło, no nie bierzmy tego do siebie. Nie bierzmy tego do siebie.
Także dobra, próbujemy jeszcze raz przeskoczyć to w wyżej wspomniany sposób, bo... A jak zeskoczymy tu? A to co się stanie? Dzień dobry. Wow, nie widzę na czym stoję. Wow. Poczekajcie. Nie, nie schodzimy tam w dół, chociaż... Chociaż cholera wie. Cholera cię wie, czy stąd by nie było lepiej wyskoczyć? Tam. Nie, chyba zbyt ryzykowne. Ale poczekajcie, jeszcze wróćmy się. Ja wiem, że może nie potrzebnie kombinuję, ale to wydaje się być intrygujące. Nie, to był zły wybór. To był zły wybór. Straciliśmy w HP tylko i tyle w temacie. To był zły wybór, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest możliwość zejścia jak człowiek. Także dobra, dajmy sobie spokój. Wspinamy się jeszcze raz i przechodzimy to normalnie. Będzie zaraz czas kończyć odcinek, a ja dalej nie wiem, czy ten guzik to jest tam. Dalej nie wiem, czy ten guzik to jest tam. A nie chcę, kurde, zużywać kryształu sejwującego, chociaż to by było wiele bardziej uproszczone wtedy, gdybym go jednak użył. Dzień dobry, początek etapu ponownie. Gdybym go jednak użył, to by było o wiele prościej dla nas wszystkich. Dobrze. Spróbujmy jeszcze, w takim wypadku jeszcze raz. Dobra, to mamy opanowane do perfekcji ten skokarz. Po prostu bardziej się nie da go perfekcyjniej zrobić. No i tutaj Lara zaraz mi się zblokuje w ścianie, no jak zawsze. I wylądujemy sobie tu. No myślę cały czas, czy nie zużyć tego kryształu. No ale potem w następnym odcinku co, znowu będziemy zużywać kryształy? W każdym odcinku będziemy zużywać kryształy, taka jest prawda brutalna. Dobra, kamera. Poproszę o normalną kamerę, normalny rzut kamery. Tak, tutaj poproszę o Larsona trochę pod kontorem. Dobra, myślę, że tak będzie git. Dobra, dobra, tu już ją mamy. Tu już ją mamy, tu już nie ma co się bać. Ja miałem tutaj zeskoczyć w dół, przypominam sobie. W dół miałem po prostu zeskoczyć, a ja zeskoczyłem w bok. No i cała filozofia naszego comebacku po raz 50. Po prostu to było to. To było to. Po prostu to musiałem zrobić, no nie? Dobra. Wskakujemy sobie tędy. Zaraz będzie trzeba zużyć apteczkę, bo tam zostało mało HP. Także zaraz zrobimy to. Ale wkurzyłem się nieźle. No w sumie to wiecie, to była moja wina i tylko technicznie. On taki hektar przejść i tutaj nagle taki error. A potem wcześniej ten cholerny bug, no to już akurat nie moja wina, ale 16 medipaków. Myślę, że możemy sobie pozwolić skosztować wywaru dobroci, czyli medipaka. Ja coś czuję, że to trzeba było iść tu. I gdzieś to ten pszczyczek się był, nie? Tu mamy takie przejście, a tu mamy takie wejście. No mnie interesuje tylko ten pszczyczek, reszta mnie wali. Jak znajdziemy, że ten pszczyczek jest tu gdzieś, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Jak się okaże, że tego pszczyczek... Kurde, ile tu jest możliwości iścia. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Oszty kurde, pajdak, patrz. To możemy iść tu, Ja już sam nie wiem, gdzie ja chcę iść. Ja bym musiał znaleźć w gruncie rzeczy tylko ten skurwiały pszczyczek i zdupiec stąd, nie? Zaraz, poczekajcie, zbadamy to tak, zrzutujemy sobie to na płaszczyznę. Aha, dobra. To jest taki bajer, to jest tam dalej bajer. No dobra, to poczekajmy, spróbujmy przeskoczyć tu. Apteczkę wziąłem, dobra, w razie gdyby coś mnie zaatakowało. No kurde, patrzcie jakie co... Oho! Poczekajcie, ptasiorki tutaj są. Pistolsy, przecież mogłem wziąć normalnie pistolsy, ale dobra. Jak już tak się wrąbałem tutaj, ale tak! Będziemy mogli wykonać save'a, wiecie dlaczego? Bo to jest tu. Czyli jednak moje przeczucie mnie nie zmyliło. A to była jedyna lokacja, której żeśmy nie zbadali, dlatego to musiało być tu. Także możemy sobie wcisnąć w końcu ten pierdzielony guzik, który nie mam pojęcia, co nam zrobił, ale już żeśmy to zrobili. Także teraz mogę sobie wykonać na spokojnie save game'a, save krystala wykorzystać, którego żeśmy zgarnęli na dole 5 razy, bo żeśmy ginęli. I mogę się z wami w spokoju pożegnać. Także to był kolejny odcinek z
Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft. Pamiętajcie, każdy odcinek Lam Games TV jest od poniedziałku do piątku o 17.30, w weekend o 8 rano, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!